Przypominam, kochani, znajdujemy się w Muzeum Porsche w Stuttgarcie. Widać bardzo fajnie skonstruowana budowla, ponieważ wychodzi się od najstarszych modeli wyścigowe po trofea, które tam widzimy obok policyjnego samochodu. I wychodzi się po takim ślimaku na górę. My będziemy się teraz cofać. Tutaj taki bardzo piękna grafika, telewizor, telebim. Przypominam, 5600 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej. Tutaj mamy również ciekawą projekcję. Tutaj możemy poczuć troszkę mocy. Nacisnąć sobie pedał. Oczywiście to zrobimy. Jako Air Porsche. Tutaj mamy kluczyk, jak startuje się, słychać taki mruk kotka. Na górze mamy oczywiście głośnik, tutaj Porsche Diesel Schlepter Standard. Nie wiem, kręci się, ciągnie, czyli to jest taki dość stary samochód, pewnie jeden z pierwszych, a tutaj niewątpliwie perełka, bardzo piękny. Jeszcze nie widziałem takiego na ulicach, a widziałem już sporo samochodów, naprawdę robi wrażenie. Warto na żywo odwiedzić muzeum, choćby tylko dla tego modelu. Zobaczymy teraz jego parametry. ...440... koni mechanicznych. Maksymalna prędkość 250. Naprawdę piękny, piękny samochód. Niestety środka nie można zobaczyć, ponieważ jest zasłonięty. Widzimy lakier perełka. Mieni się w świetle.
tutaj oczywiście Porsche, Spider. Również pięknie wykonany. Najmniejsze szczegóły dopracowane. Tutaj mamy ruchome okrągłe ringi. Tu ich samochód się kręci. Jak również tutaj mamy ciekawy egzemplarz Porsche Cayenne. Elementami szklanymi, aby móc zobaczyć, jak wyglądają w środku mechanizmy. Jak to wszystko jest skonstruowane. Różne fikuśne wzory. Dość ciekawy egzemplarz, przy którym zatrzymiemy się troszkę dłużej. Pojemność 3220. Konie mechaniczne. 404. 330 maksymalna prędkość. Także już można przenieść się do przyszłości. Tutaj jest również jakiś dziwny model. Rozcięty, można powiedzieć. Kielet na pół. Tutaj mamy oczywiście z filmu auta niebieskiego Porszaczka. Zaciągnięta maska. Widzimy
Tutaj mamy również ciekawy model, jednoosobowy. To znaczy można zrobić jedno bądź dwuosobowy, specjalna nakładka. Bez przedniej szyby. Przepraszam kochani, jeżeli nie słychać mnie zbyt dobrze i wyraźnie, ale niestety muszę tutaj w tej masce, ponieważ nie zostałbym wpuszczony, a chciałem wam nagrać film. Także bardzo jeszcze raz was przepraszam i życzę miłego oglądania. Idziemy jeszcze tutaj w drugą stronę. Tutaj mamy nawet wiszące Porsche 956. Można sobie zamówić. Pana, który oprowadza, ale wszystko tutaj pisze. Oczywiście przewodnik wie na pewno dużo, dużo więcej na temat skróconych opisów samochodów, ale was hat denn der für ein schönes Muster? Der hat Löcher! Oder sehe ich das, sehe es nur ich, aber der Schlüssel hat doch Löcher, oder? Sieht aus wie eine Sonnenblume. Ja, oder? Gewichtsstark. Also da hat man schon angefangen. Man hat Löcher in den Schlüssel drin, ja? Bardzo podobają mi się te listwy, które są umieszczone na podłodze. Dzięki temu możemy wiedzieć, jaka jest długość samochodu. Tutaj mamy z 1950. egzemplarze. Jak również ten dużo, dużo starszy diliżans z 1898 roku.
jak również Lochner Porsche Semper Vivus z 1900 roku. Naprawdę prawdziwa perełka. Specjalne bębny. Tak myślę, że obciążały samochód, aby był stabilniejszy. Chodzi o wyważenie. Tutaj widzimy światło. W porównaniu do teraźniejszych silników, tutaj widzimy dwa malutkie silniczki, ale na pewno o wielkiej mocy. Klakson działa. Tutaj dźwignia zmiany biegów. Tutaj prawdopodobnie hamulec. Tutaj kolejny klakson. Bardzo piękna okazja. Tutaj model aluminiowy, bardzo opływowy. Szkielet. Wyjdziemy sobie jeszcze po schodach. No i tam byliśmy już. 80 eksponatów muzealnych udało nam się obejrzeć. Dziękuję wam, moi drodzy, że byliście ze mną. Myślę, że wam się miło oglądało. Jak również zobaczyliście paręnaście ciekawych samochodów. Których konstruktor na pewno zasługuje na uznanie. Ferdinand Porsche. Ferry Porsche.
panowie są założycielami. Tutaj dość ciekawa co to jest? Drewniane, całe z rączką. Zejdziemy sobie przed muzeum, zaraz wyjdę, będzie wyraźniej widać, znajduje się ciekawy projekt. O tym rondzie mówiłem, moi drodzy. Tutaj postaram się pokazać wam jeszcze, jak wygląda kopuła. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego dnia.